Michał, media przedstawia. Niech to nam żyje nam 100 lat, niech to nam żyje nam 100 lat, niech to nam żyje nam 100 lat, niech żyje nam 100 lat, niech 100 lat żyje nam Jimmy, niech 100 lat żyje nam Jimmy, niech 100 lat żyje nam Jimmy, niech 100 lat żyje nam Jimmy. Brawo! Jesteś naprawdę niesamowity, panie policjancie. O, dziękuję. Proszę, oto twoja zapłata na nadgodziny. No ja już będę leciał. Nie, proszę, zostań. Przykro mi, ale niestety władze muszą wypełniać obowiązki. Masz, poważ się. O, no co to za smutna minka? Psz, stać! Okej, czas się rozliczyć, staruszku. Au! Zostaw go! Kochanie! Gadaj, gdzie jest nasza forsa? Wchodzimy! Ty zajmij się małym. Okej, wchodzimy. Niech wszyscy się naruszają. Kot Alfa, kot Alfa. Mamy napaść na urodziny. Psz, au. Spokojnie, już tam jadę. O. Wio, 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 wio. Chyba zadzwonił po glinę. A, niech go. O, tu trzymasz kasę. Zabieramy ją. Dla spraw dla was nieobecnych. Dla spraw, które was nie obowiązują. Ty draniu, chcesz upokorzyć mojego syna. Ty draniu, upokorzyłeś mojego syna. No i co zamierzasz zrobić? Właśnie to! Wypcham go jego własną zabawką! Ha, ha, ha! Wy chyba nie potraficie być śli. Coś powiedział? O, to albo cię zastrzelę! Chodźmy. Nie mamy za dużo czasu. Dobra, gadaj, kogoś ty zwołał! Wio, wio, wio! Policjant! To nie wina, nie mnie! Psz, psz, psz.
No dobra, kolego, jesteś aresztowany. Możesz zachować ciszę! Psz, wyreżyserowane przez Michała Duńskiego i stworzone na podstawie filmu Parker. Tajniak. Film o tajniaku, który pokonał gangsterów. A raczej ich mafię. Ten film najprawdopodobniej też może być podzielony na epizody. No proszę, proszę, proszę. No i kogo my tutaj mamy? Nasz ukochany tajniak z policji. Czego ode mnie chcesz, co? Akurat chciałbym dostać awans za złapanie pewnego zbira. No cóż, niestety muszę cię rozczarować. Nie dostaniesz awansu. Co? Dlaczego? No bo zauważyłem, że ty raczej tak bandytę postrzeliłeś, że trzeba było go złapać. Wolę rozsądniejsze rozwiązania. Niech to! Niech cię coś trafi! Hej! Nie wściekaj mi się tu, bo cię zwolnię i wylądujesz na śmietniku! Uwierz mi! Naprawdę to cię spotka!
z niej. No i co się wściekasz? Przecież to była twoja wina. Pół godziny później. Ty nic nie rozumiesz, mój kolego. Przecież mój szef jest niesprawiedliwy. Ot co? Ciekawostka. Dokąd wiedzisz tego przestępcę? Tam, gdzie spotka się z piekłem. Do więzienia zastrzelę go przed San Francisco. Raju, chciałbyś tam pojechać, no nie? Bardzo, ale jak? Ale, a powiedz, co byś zrobił z takim gościem jak ten bandyta? Zabiłbym go póki czas. Aaaa! Co to? No to cię mam. Co? O, przepraszam. Chyba ktoś dzwoni. Halo? No i co, udało ci się uciec z tego konwoju? Oczywiście. Teraz muszę załatwić jeszcze jedną małą rzecz. Strzelaj, nie wstydź się. No i co zrobimy z tymi pieniędzmi? Nie mam pojęcia, może wydamy je na jakiś dobry układzik. Hej, patrzcie kogo ja tu mam. Pana policjanta Foxiego, ten, który mnie postrzelił. Oh. Mam jego broń. No proszę, proszę, proszę. No i co teraz zrobisz, kolego? Jesteś w naszym potrzasku. No i co teraz zrobisz, kolego? Jesteś w naszym potrzasku i nic już nie zrobisz. Zamknąć go w tamtym pokoju. Okej. I siedź tutaj. Wow! No jakby co, masz picie je... O, no i
co? Oto twoje picie i jedzenie. Mniam. Dlaczego mu dajesz jeść? Żeby było sprawiedliwiej. No i co teraz? Idziemy do tego klubu? Oczywiście. Ruszamy. I zostawimy go tu. Zabierzcie jeszcze kasę. Lepiej, żeby nikt nie wiedział. Ta jasne. Hej! Koledzy! Nie zapomnijmy tylko o naszym planie, dobra? A no jasne, skok na jubilera. Normalnie wszystkich pozabijamy. Nie będą się spodziewać. Ale lepiej, żeby Mr. Foxy się o tym nie dowiedział. Przeszkodziłby nam wtedy. Przeszkodziłby nam wtedy. Muszę się stąd jakoś wydostać. No jasne, okno. Wow, 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 wow. Okej. Teraz lepiej będzie, jeśli szybko uporamy się z różnymi problemami. Hura! Później po odzyskaniu właściwego ekwipunku. Cześć! Patrzę, co wnioskuję, jesteś biznesmenowcem, tak? Oczywiście. Nawet nie chcę opowiadać, co mnie spotkało. Po prostu żal. Tylko nie używasz mnie do broni palnej, bo was to wykupię! Na nóżkach! Na moich nóżkach! A, będziecie cierpieć. Dziwny ten strażnik. Coś powiedział? Nic. Ładna kobitka. Jak się nazywa?
Pewnie Malory. Ta dziewczynka jest mistrzem hip-hopu. Ta, słodka mała. Chciałbym się z nią ożenić. Gangsterzy. Jacy gangsterzy? Ci, co na mnie napadli w urodziny. Proszę nie! Ręce do góry. Teraz nam coś wyśpiewasz, staruszku. O nie. Usiądźmy sobie tutaj. Poobserwujemy sobie. Lepiej, żeby nie była. Nie chcę, żeby ktoś wiedział, że mamy pistolety. Ale ogromne bractwo. Hej! Co się stało? Akurat kogoś znajomego zauważyłem. Ale wy tu sobie patrzycie i pooglądajcie małą. O, jeden z nich mnie zauważył. Co, masz z nimi jakiś problem? Chyba tak jakby... Dobra, chyba będę musiał ci opowiedzieć wszystko. Dobra, chyba będę musiał ci opowiedzieć wszystko. Akurat jak się okazuje, ukradłem ich kasę. I teraz chcą się na mnie zemścić. Ale co, to i dobrze. No, oni już się domyśleli i teraz chcą ze mnie wyciągnąć się siłą. Poddaj się, mały! Au! Ej, ty mała szmaciaro! Au! O, patrz! Ona załatwiła tego bandytę! Ty mała szmaciaro! Po, zaraz cię załatwię! Psz, a, psz, o! Psz, a! Czy on żyje? Trudno to stwierdzić, ale chyba jest nieprzytomny! Psz, psz, psz. O! Ona strzela! Uciekamy stąd! I kogo my tutaj mamy? O! I kogo my tutaj mamy? Psz, au! Idziesz ze mną! O! I kogo my tutaj mamy? A! Wyjdźcie stąd! Przepraszamy za małe usterki techniczne. To, co się dzieje na planie, tak naprawdę nie powinno się dziać.
właśnie przeszliście spory problem. A wy! Na, macie pistolety! Wynucha mi stąd! Psz, au! Ja też już się stąd zmywam! Wow, ale ta dziewczyna ich postraszyła! Oddawaj pistolet! Nie wiadomo, czyli on jest! Jaka słodka! No, Fatia! Au! Normalnie straciłem dla niej głowę. Serduszka, serduszka, serduszka! Jest. Ty też robisz furorę? No co to jest w ogóle za strażnik, który wszystkich wykopuje? Jak pan się nazywa? Jestem Max Lagos, San Antonio w Teksasie. Przyszedłem na inspekcję. Au! Wszystko ładnie urządzone. Jakie zdjęcia? Pewne pani pochodzi z dużej rodziny. Ta, mam synka, który już ma 18 lat, się wyprowadził. O, a to jest mój tata, który już nie żyje. Więc jesteś samotną matką. O, a to jest moja córka. No, ale się nie opiekuje. Może jej nie obudzimy? No. Chodźmy.
wierzę! A tak bardzo chciałem się napić piwka! No i co z tego wyszło? Totalne nic! To wszystko przez tamtego kolesia w czarnym wdzianku w kapeluszu policyjnym. Hmm? Co się stało? Co się stało? Czemu się tak na mnie patrzycie? Au! Zdradziłeś pokolenie naszej mafii! Teraz czeka nas smutna zguba! Innymi słowy, wiesz? Innymi słowy? Przecież to niemożliwe, żeby... Przecież... Teraz czeka nas przez ciebie smutna zguba! Ale mówiąc inaczej... Przecież to niemożliwe, żeby uciekł! Mieliśmy zamknięte oko! Mieliśmy zamknięte drzwi! Podwójnie przecież ty go ogłuszyłeś i nie mógł stanąć na nogach. Pewnie to jest jakiś twardy glina czy coś. I chyba to był on w tamtym klubie, prawda? Niech no ja cię... Nie zasługujesz być już w naszej mafii. Wciąż nie mogę uwierzyć, że pozwoliłeś mi prowadzić samochodem policyjnym. Policja? Sprawiedliwość! Normalnie super zawiadomienie. Tak. Hej, a wiesz ty co? Co? Akurat chciałam cię coś zapytać. Czy Max Lago to twoje prawdziwe nazwisko? Oczywiście, a co? Bo jest fałszywe. Przejrzałam cię. Jesteś pan Foxy. I chcę, żebyś opowiedział mi swoją historię. Okej, już ci wszystko opowiadam. Akurat jak się okazuje, kiedy byłem na ostatnim patrolu, a raczej, no, kiedy przetransportowywałem mojego więźnia, kiedy przetransportowywałem więźnia, do więzienia pilnie strzeżonego w San Francisco, akurat ten mnie ogłuszył i zabił mi partnera. I przez to, że mam teraz wielką ryłę w głowie, przez to, że teraz mam wielkiego siniaka w głowie, teraz nie mogę prowadzić samochodu, bo mnie zemdli. No to już wszystko rozumiem. Nawet nie mogę siedzieć z przodu, tylko z tyłu. O!
Okej, więc wróćmy do domu. Musimy zaplanować skok. Słodki smak, słodki, słodki, słodki smak, słodki smak. Hej, a co do tego, to nie prowadzenie przeze mnie pojazdu na jeden dzień, to trochę jak tymczasowa utrata prawa jazdy. To właśnie chciałam ci powiedzieć, przystajniaku. Okej, musimy coś wykombinować. Pewnie ci dranie zdążyli założyć nam podsłuch. Podczas walki. Ja walczyłam z jego wie... O! Metamorfoza. Rozbierz się, co? Wiem, że to trochę intymne, ale uwierz mi. Jeśli akurat mówię, że coś robię, to robię. Zawsze. I żaden podsłuch mi w tym nie przeszkodzi. Trochę się wstydzę. Lepiej zapomnij o wstydzie. Trzeba będzie zaplanować plan. Niech ci dranie popamiętają, z kim zadarli. Pewnie zdążyli już wysłać pościg za mną. I obawiam się, że to może być bardzo ciężki start. Okej. Musimy się przygotować. Mm-hmm.
dane zone do ming. Godzinę później. No dobra. Miejmy nadzieję, że ten zanik gdzieś tu się czai. No dobra, kolego. Chcę wszystko wiedzieć bez żadnego szwanku. Okej, mam zdradzić ci swoje najgłębsze sekrety. Nie, chcę wiedzieć, co oni planują. Skok na jubilera! Pewnie nie musiałeś my, dobrze, akurat my planujemy skok na jubilera. Akurat na naszego planu nikt się nie spodziewa, nawet policja. Hej, a wiesz ty co, kolego? Chyba niepotrzebnie cię przesłuchuję. Przecież ja... was podsłuchiwałem? Przecież kiedy ja byłem tam w celi, ja was podsłuchiwałem! Nie jesteś mi już więcej potrzebny! Trochę wygląda jak mój rewolwer. Ale co tam? No i co, dowiedziałeś się czegoś? No, akurat chyba przesłuchałem tego drania bez sensu. Teraz zostało ich o jeden mniej. Patrz, ich kryjówka jest po drugiej stronie brzegu. Musimy tam dopłynąć motorówką, ale ty się schowasz w bagażniku motorówkowym. Dobrze, mam nadzieję, że będę mogła wstrzymać oddech. Więc motorówki wkraczają do akcji. O, wydranie! Mamy płynąć tą motorówką? Oczywiście, akurat wybieram zawsze takie samochody, które mi się podobają. Wskakuj do bagażnika, ja będę kierować. Hej, zapomniałeś założyć kamizelkę. To nieistotne. Teraz musimy uciekać. Chyba ktoś zaczyna mnie gonić. Lulululululu.
leżał. Zrobię sobie to. Nie umiem pływać. No, to wpłynęliśmy. Zostań tu. Co? Dlaczego? No bo to ja zatarłem tym gangiem. No więc ja z nim skończę. Raz na zawsze. Powtarzam cytat. To ja akurat zadarłem tym gangiem, więc to ja z nim skończę. Bohaterski. Znaczy, jaki bohaterski. Tylko dorwę w swoje ręce! Pipi! Ej, ktoś puka do drzwi! Co to? Psz, au! To mysz się Foxy, te głąbie! Pipi, pif! Niech no ja go... Psz, ty draniu! Pipa, pipa, pipa! No i co teraz, ty draniu? Ja nigdy się nie poddam! Orzesz ty!
robisz ty, co? Co? Chyba obrażasz siebie samego. Psz! A! Nie! Ciekawe, gdzie wyląduje. Wow! Panie policjancie, nic z panem nie jest? No nic mi nie jest. Zaraz, nazwałaś mnie panem policjantem? Ha, ale masz klatę. Ulala! Zwracaj się do mnie, Mr. Foxy, dobrze? Tak, dobrze, Mr. Foxy. O rany! Chyba mam niedobór w nogach przez tą walkę z bandziorami. Uciekajmy lepiej z tej kryjówki, zanim policja przyjedzie. Zaraz, ja jestem policją, więc lepiej stąd uciekajmy, zanim pozostali, więc... Zaraz, Finunia, ja jestem policjantem, więc lepiej szybko stąd uciekajmy, zanim pozostali policjanci tu przybędą. No i przy okazji chyba będę musiał wykonać jeszcze jedną rzecz. No i przy okazji pamiętaj o mnie. Malory, raczej. Pa. A co do tamtego tam? Nie chcę, Mr. Foxy! Kilka dni później. Szkoda, że już Mr. Foxy nie będzie już u nas pracował. Cóż.
Był z niego niezły policjant. Chyba będę musiał go sobie wymazać pamięć. A ty kto jesteś? Mr. Foxy. Foxy! No proszę! Kto by się spodziewał? Zaraz, co ty planujesz? Psz! Psz! A nie chcę! Psz! Od dzisiaj ja to rządzę. Koniec! Na 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 na. W roli głównej Jason Statham jako Mr. Foxy. Na 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 na. Film został wyreżyserowany przez Michała Duńskiego i stworzony przez Michela Danisza na podstawie filmu Parker. I Niezniszczalni 3. A to był już ostatni film. A to jest już na razie ostatni film, jaki wyprodukował Michal Media. Miłego oglądania w telewizji. Oh no! Stus. Wystąpili. Zęby z kawy, zęby tus. Plusz, tuż. Sexy baby, aha! The zombie little girl, fucking crazy! La 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 la! Is my home is too! Is my stone is too! Sexy baby! No mi ne ne gaga! Rata mi si che po ma che te de! Ra na 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 na! Is the home is too! Is the stone is too! Na 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 na